W dniu 13 czerwca 1886 roku uroczysto uruchomiono w Grudziądzu linii tramwaju konnego od dworca PKP przez Prostego Miasta do ulicy Legionów, gdzie nadawała się wystawa plus zachodnich. 3 lata później linię to zelektryfikowano i przedłużono do Tarpna. Pierwszy tramwaj elektryczny przejechał przez ulicę Grudziądza 12 maja 1889 roku. Szybko okazało się, że zapotrzebowanie na tramwaj w Grudziądzu jest większe, więc nie zastanawiając się, uruchomiono w roku 1911 drugą linię od Alei 23 stycznia do ulicy Bydgoskiej. W roku 1913 po Grudziądzu kursowały 19 wagonów silnikowych i tyle samo doczepnych, z czego 15 z nich to były wagony po tramwajach konnych. Przedłużono linię tramwajową nr 2 do ulicy Wiejskiej, a następnie do ulicy Południowej. W międzyczasie modernizowano wagony silnikowe, a także zbudowano 6 wagonów własnej konstrukcji, które kursowały do lat 60. Niemieckiej tramwaje grudziądzkie przewiozły 4 miliony pasażerów rocznie. Był to najwyższy wynik, jak to zanotowany w grudziądzkiej komunikacji tramwajowej. Działania wojenne doprowadziły do zniszczenia miasta prawie całkowicie. Też uruchomienie tramwajów nastąpiło dopiero w listopadzie 1935 roku na linii nr 1, a w lutym roku tego na linii nr 2. Z tego momentu przywracano do ruchu wszystkie wagony, jakie były na stanie przed wojną. Także sprowadzono wagony doczepne typu SW1 i SW2 z Krakowa. W latach 50. rozpoczęto dostawy wagonów silnikowych typu 2N2 oraz 5N i 5N1 oraz doczepnych typu 2ND i 5ND1, których łącznie w Grudziądzu było 27 sztuk silnikowych i tyle samo doczepnych. Ostatnie wagony kursowały do roku 68. W roku 1908 wydłużono linię tramwajową nr 2 do Mniszka. Oddana z wielką pompą, linia została wkrótce skrócona do ulicy Południowej, gdyż torowisko było nieodpowiednio wybudowane. Dochodziło tam do wykolejeń tramwajów. Thank you.
był przełom dla grudziąckich tramwajów. Tego właśnie roku dostarczono pierwszych 8 wagonów typu 805NA. Rozpoczęto też budowę drugich torów, pętli na końcówkach oraz trójkąta manewrowego przy dworcu PKP. Łącznie do Grudziądza trafiło 26 sztuk wagonów 805NA w numerach od 37 do 62. Rankiem 5 września 1933 roku wybuch w sojuszu tramwajowy pożar, który stawił 11 wagonów typu 805NA, a dwa pozostałe uszkodził. W roku następnym uroczysto oddano nowo wybudowaną zajezdnię oraz 6 zakupionych w Warszawie wagonów 805NB o numerach 63 do 68. Z tego momentu datuje się wzrost liczby wagonów Grudziądzu. Z 15 w 1903 roku do 30 w roku 2000. W grudniu roku 1906 oddano do użytku nowe wydłużenie linii tramwajowej nr 2 do osiedla Rząd. W latach 1907-1908 sprowadzone wagony typu GT6 z Niemiec. Tramwajami dysponuje Miejski Zakład Komunikacji, który posiada 28 wagonów silnikowych typu 805NA, 805NB, GT6 i 600GTW, w tym dwa dwukierunkowe. Codziennie obsługują one dwie linie, a czasem też linię zastępczą numer 3, która kursuje podczas remontów na trasie torowiska od 23 stycznia do Tarpna. Według szacunków co czwarty grudziądzanie korzysta właśnie z tramwajów.